Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę dotyczącą grafów. Będziemy się zajmować problemem, który może z początku na problem związany z grafami nie wygląda. A jednak, tak? Problem dotyczy kolorowania mapy. Tak? Mianowicie pod koniec XIX wieku taki angielski, powiedzmy kartograf chyba najbardziej, Francis Garvey, dobra, w drugiej połowie, nie pod koniec, jak widać, zaczął się zastanawiać, na ile kolorów potrzebuje użyć, żeby wydać drukiem mapę hrabstw Wielkiej Brytanii. Zastanawiał się nad tym zagadnieniem, wydało mu się to zagadnienie dosyć trudne, no i to zagadnienie zaczęło krążyć w środowisku, no, matematycznym nawet, powiedzmy. No więc, dlaczego to zagadnienie ma jakiekolwiek miejsce na wykładzie związanych z grafami? Dlatego, że tak naprawdę taką mapę można przerobić na graf. Tak? Zrezygnuję z tego fragmentu Rosji na tej mapie, żeby tutaj nie zaburzać sytuacji, to znaczy będę po prostu uznawał, że państwa, które chcemy pokolorować, są spójne. I spróbujemy narysować taki graf, w którym każde państwo to jest wierzchołek tego grafu, natomiast jeżeli dwa państwa ze sobą sąsiadują, tak, to są połączone krawędzią. Tak? Na przykład Polska jest połączona krawędzią z Litwą, z Białorusią, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i każde dwa państwa, które ze sobą sąsiadują, są połączone krawędzią. I powstaje taki graf. Okay? To, co o tym grafie można powiedzieć, to, że ten graf automatycznie musi być grafem planarnym. Tak? Dlaczego tak jest? Dlaczego żadne dwie krawędzie nie mogą się przycinać w tym grafie? No bo jeżeli jedno państwo sąsiaduje z drugim, tak? A to nie może być tak, że to państwo trzecie sąsiaduje z tym czwartym z drugiej strony. No oczywiście ktoś by powiedział, że może być tak, że stykają się punktem granic, tak? Ale ponieważ takie przypadki nie istnieją w przypadku państw, no to ignorujemy je, albo inaczej mówiąc, zakładamy, że zależy nam na tym, żeby pokolorować różnymi kolorami państwa, które ze sobą sąsiadują co najmniej jakimś odcinkiem granicy, a niekoniecznie punkty. Tak? Czyli teraz chcielibyśmy pokolorować tą mapę tak, żeby każde dwa sąsiadujące państwa były pokolorowane innym kolorem. Okay? No bo tak się koloruje mapy. No więc to odpowiada dokładnie temu zagadnieniu, mianowicie pokolorowaniu wierzchołków tego grafu planarnego, który powstał. W jaki sposób? No w taki sposób, żeby dwa wierzchołki połączone wspólną krawędzią były pokolorowane na różne kolory. Okay? Czyli pytanie, które trzeba sobie zadać, brzmi, ile kolorów potrzeba, żeby pokolorować wierzchołki grafu, dowolnego grafu planarnego, w taki sposób, że żadne dwa wierzchołki nie były w tym samym kolorze. No i żeby... no i jak się chwilę człowiek zastanowi, to wymyśli taką mapę, taki układ państw, żeby stało się jasne, że trzy kolory nie wystarczą. Okay? To jest jedno z zadań, które być może będziecie lub robiliście na ćwiczeniach. Więc nie będę tutaj zdradzać, jaka to mapa, ale myślę, że każdy z was po chwili zastanowienia byłby w stanie taką mapę państw narysować. Albo taki graf planarny, do którego pokolorowania nie wystarczą trzy kolory. Okay? No więc pytanie, ile wystarczy? No, rozmawiamy o grafach planarnych, więc padają jakieś hipotezy już na czacie nawet. Więc przyda się w naszych rozważaniach wzór Eulera, o którym rozmawialiśmy tydzień temu. Więc przypomnijmy sobie, o co chodziło na dobry początek. Więc jak mam graf planarny, to ten graf planarny, jak go tak narysuję, graf planarny jest taki, w którym krawędzie mogę narysować tak, żeby krawędzie się nie przecinały. Tak? Jak narysuję ten graf planarny w taki sposób, że te krawędzie się nie przecinały, to on ma swoje wierzchołki, to jest jasne, ma swoje krawędzie, to chyba też jest jasne. I najmniej jasne to jest to pojęcie ściany.
Tak? No ale taki graf, taki narysowany graf planarny, w którym krawędzie się nie przecinają, no dzieli całą płaszczyznę, na której jest narysowany, na fragmenty. Tak? I te fragmenty nazywamy ścianami. I okazuje się, w każdym spójnym grafie planarnym, jak policzymy te wierzchołki, odejmiemy liczbę krawędzi, dodamy liczbę ścian, to zawsze wyjdzie 2. Okay? No, ostatnio też nawet mówiliśmy, z czego to wynika, taki szkic dowodu żeśmy zarysowali, więc możemy sobie go przypomnieć. Więc jak mamy ten graf planarny, w którym chcemy policzyć to wyrażenie w minus k plus eś, pierwszy krok, który robimy, to dorysowujemy w nim krawędzie. Dorysujemy w nim krawędzie, tak żeby powstały trójkątne ściany. Tak? No tutaj po dorysowaniu tej jednej krawędzi, no ta ściana pięciokątna zamienia się na ścianę trójkątną i ścianę czworokątną, więc jeszcze trzeba będzie jeszcze jedną krawędź dorysować, ale o tym za chwilę. Tak? Dorysowanie takiej jednej krawędzi powoduje, że dodaliśmy jedną krawędź i dodaliśmy jedną ścianę. Tak? Czyli skoro to jest minus k plus eś, to całe to wyrażenie w wyniku dorysowania takiej krawędzi się nie zmieni. Tak? Czyli mogę tych krawędzi dorysowywać tyle, ile potrzebuję, żeby te ściany przerobić na trójkąty. Okay? I to wyrażenie się nie zmieni. No dobra. Więc drugi krok był taki, że te trójkąty, które powstały, lub te, które były od początku, mogę ściągać do punktów. Co to znaczy? To znaczy, jak widzę taki trójkąt, to ja mogę go przerobić na taki pojedynczy wierzchołek. W ten sposób. Okay? No i co tu się stało? No, zmalała liczba ścian o 1, bo ten trójkąt był ścianą, więc liczba ścian zmalała o 1. Zmalała liczba krawędzi o 3 i liczba wierzchołków o 2. Tak? No to skoro to k jest na minusie, no to wierzchołki zmalały, krawędzie zmalały, ale to znaczy, że jest plus 3, tak? Bo 3 krawędzie usunęliśmy, więc w tym wzorku będzie plus 3 i minus 1 ściana. Tak? No w sumie ta wartość też się nie zmieni. Dobra, po drodze jeszcze być może musimy takich pielęgnacyjnych czynności, bym powiedział, na tym grafie dokonać. Tak? Może się zdarzyć, że w którymś miejscu zobaczymy taką podwójną krawędź. Tak? No to też spostrzeżenie jest takie, że można ją bezpiecznie usunąć, bo usunięcie takiej podwójnej krawędzi no, usuwa jedną ścianę i jedną krawędź. Tak? Czyli znowu nie zmienia tego naszego wyrażenia. Tak? Druga taka czynność pielęgnacyjna to jak mam wierzchołek stopnia pierwszego, czyli taki wierzchołek, do którego dochodzi tylko jedna krawędź, to mogę go razem z tą krawędzią usunąć. Tak? Wtedy usuwam wierzchołek i usuwam krawędź, czyli jest plus 1, minus 1, a no, liczba ścian się nie zmienia po usunięciu takiej krawędzi. Okay? No więc po tych wszystkich krokach, tak na końcu, no dojdę, czy tego chcę, czy nie chcę, jak wykonam wszystkie możliwe tego typu kroki, do takiej sytuacji, w której mam po prostu jeden wierzchołek i nic więcej. Tak? Ten jeden wierzchołek, nic więcej, to jest jeden wierzchołek, zero krawędzi, jedna ściana. Ta ściana, ta cała płaszczyzna, to płaszczyzna jest w jednym fragmencie. Tak? W sumie wychodzi 2. No skoro na końcu wychodzi 2 i żadna z tych operacji tego wyrażenia w minus k plus eś nie zmieniała, to znaczy, że ono na początku też musiało być równe 2. Okay? Tak. Taka jest idea dowodu tego wzoru Eulera. No i teraz ten wzór Eulera spróbujemy zastosować, żeby coś być w stanie powiedzieć o tej liczbie kolorów, które jest potrzebne do kolorowania grafu plenarnego. Więc wiemy już, że 3 nie wystarczą. Tak? Zaczniemy spokojnie, mianowicie zaczniemy od udowodnienia twierdzenia, tak zwanego twierdzenia o 6 barwach. Mianowicie, że 6 kolorów wystarczy. Wiemy, że 3 nie wystarczy, no ale 6 wystarczy. Prawda? No więc jak to udowodnić? Więc żeby to udowodnić, najpierw rozważmy taki lemat. Tak? Jak wygląda ten lemat? No ten lemat wygląda tak, mianowicie każdy prosty graf planarny, jeszcze muszę powiedzieć, co to znaczy prosty przy okazji. Prosty to znaczy, że taki, że nie ma pętli, ani nie ma podwójnych krawędzi. Okay? Czyli zakładamy, że nie ma pętli i nie ma podwójnych krawędzi. Zauważcie, że te nasze grafy, które kolorujemy, właśnie takie są. Okay? Że nie wspomniałem o tym na początku, ale te grafy, które powstają w wyniku narysowania grafu z mapy, właśnie nie mają pętli, no bo żadne państwo nie graniczy z samym sobą, tak, albo przynajmniej to bez sensu, ani też każde państwo graniczy z jakimś państwem i rysujemy jedną krawędź pomiędzy nimi. Tak?
Więc te grafy, którymi zajmujemy, są proste. Może wcześniej powinienem to powiedzieć, powiedziałem to tutaj. Myślę, że jest ok. Tak? No więc każdy prosty graf planarny musi mieć wierzchołek o stopniu co najwyżej 5. Tak? Może mieć wierzchołki oczywiście wyższych stopni, ale co najmniej jeden z tych wierzchołków musi mieć stopień co najwyżej 5. Tak? I z czego to wynika? No właśnie, wynika to ze wzoru Eulera. W jaki sposób? No to spróbujmy to wymyślić. Więc mam coś takiego. No, jak to przemnożę przez 3, no to mam coś takiego. Jest jasne. Tak? No dobra, to teraz spróbujmy przejść się po tym grafie z jakimś takim urządzeniem do zliczania w ręku. Tak? I spróbujemy policzyć wszystkie krawędzie tego grafu, przechodząc wokół każdej ściany. Tak? Przechodzimy wokół każdej ściany i zliczamy wszystkie krawędzie. Tak? To zauważcie, że każdą krawędź policzymy dwa razy. Tak? Bo no, będziemy szli po jednej ścianie wokół tej krawędzi i po drugiej ścianie wokół tej krawędzi. Prawda? Więc każdą krawędź policzymy dwa razy. Tak? A z drugiej strony wiemy, że nasz graf nie ma krawędzi podwójnych. No, skoro on nie ma krawędzi podwójnych, no to najmniejszą możliwą ścianą o najmniejszej liczbie krawędzi jest trójkąt. Tak? Czyli dla każdej ściany policzymy co najmniej trzy krawędzie. Tak? Czyli z jednej strony wyjdzie nam dwa razy liczba krawędzi, a z drugiej strony ta dwa razy liczba krawędzi to jest co najmniej trzy razy liczba ścian. Ok? No dobra. No to jak teraz ten wynik tutaj zaaplikuję do tego wzoru Eulera, tak? Czyli zamiast 3S wstawię 2K, w takim razie osiągnę coś, co jest większe lub równe. No i co, jak to policzę, to mam 3W minus K, 3 razy wierzchołki minus K, jest większe równo 6. Tak? 6 się bierze z tego miejsca. Okay? No dobra, więc mamy taką uniwersalną prawdę o prostych grafach planarnych. Otrzymaną na podstawie wzoru Eulera. No dobra, no to teraz wróćmy do dowodu lemmatu. I załóżmy, że jest inaczej niż w tym lemacie jest napisane. Tak? Załóżmy, że jest inaczej i spróbujemy dojść do sprzeczności. Mianowicie załóżmy, że wszystkie wierzchołki mają stopień większy niż 5. Tak? Czyli każdy wierzchołek ma stopień co najmniej 6. Tak? No dobra, no to co z tego wynika? No, tym razem przejdźmy się z tym naszym klikaczem wokół każdego wierzchołka. Czyli stańmy w każdym wierzchołku po kolei i policzmy krawędzie. To znów każdą krawędź policzę dwa razy, prawda? No bo policzę ją, jak patrzę na nią z jednego wierzchołka i policzę ją, jak patrzę na nią z drugiego wierzchołka. Tak? Ale skoro założyłem, że z każdego wierzchołka wychodzi co najmniej 6 krawędzi, to jednocześnie tych krawędzi zliczę 6, co najmniej 6 razy liczba wierzchołków. Tak? Czyli 2K to jest co najmniej 6W. Okay? No dobra, no to dzielę przez 2 i przenoszę to 2K na drugą stronę i dowiaduję się, że w takim razie musi być tak, prawda? No dobra, no to porównajmy nasze dwa wyniki. Jak to zrobimy, no to wyraźnie widzimy, że mamy sprzeczność. Prawda? O, czyli to nasze założenie, że każdy wierzchołek jest co najmniej stopnia 6, musi być nieprawdziwe. Tak? W takim razie istnieje taki wierzchołek, który jest stopnia 5. No dobra. No to w takim razie lemat udowodniony. I w takim razie w jaki sposób zaprząc ten lemat do udowodnienia twierdzenia o 6 barwach. Tak? Więc tutaj musimy się wczuć w taki algorytm, który koloruje ten graf. Okay? Wczuć się w komputer i spróbować ten graf pokolorować. Tak? I będziemy to robić w taki sposób, i uwaga, trudne słowo, ale ono i tak wcześniej czy później musi paść, będziemy to robić rekurencyjnie. Okay? Czyli co to znaczy? To znaczy, że najpierw w jakiś sposób ten graf sobie uprościmy i powiemy, żeby pokolorować ten bardziej skomplikowany graf, po prostu trzeba pokolorować ten mniej skomplikowany graf. A w jaki sposób pokolorować ten mniej skomplikowany graf? No trzeba go jeszcze trochę uprościć i pokolorować ten jeszcze mniej skomplikowany graf. I tak dalej. Tak? No dobra, no to teraz mówię, co mam dokładnie na myśli. No więc wiemy, że w moim grafie, tym grafie, który mam pokolorować, jest jakiś wierzchołek stopnia 5.
co najwyżej 5. Okay? No to teraz ja upraszczam ten graf, usuwając ten wierzchołek. Okay? Usuwam ten wierzchołek, upraszczam ten graf. I mówię rekurencyjnie, czyli w taki sam sposób, jak już zacząłem, pokoloruj ten prostszy graf. Co to znaczy? To znaczy, no w tym prostszym grafie, po usunięciu tego jednego wierzchołka, nadal musi być jakiś wierzchołek stopnia, co najwyżej 5. Tak? No to go usuń. Tak? I pokoloruj ten jeszcze prostszy graf. No widać, że ta procedura doprowadzi do takiej sytuacji, w której po prostu będziemy, no, w skrócie rzecz biorąc, w zależności od tego, jak dokładnie sformułujemy warunek końcowy, no to albo w ogóle nie będzie żadnych wierzchołków w tym grafie, albo będą wierzchołki, pomiędzy którymi nie ma żadnych krawędzi. Okay? No dobra. No to taki graf, w którym są wierzchołki, pomiędzy którymi nie ma żadnych krawędzi, bardzo prosto pokolorować. Tak? Każdy wierzchołek mogę pokolorować na dowolny kolor. Okay? I ten warunek jest spełniony, że każde dwa wierzchołki, pomiędzy którymi jest krawędź, są pokolorowane na różne kolory. No dobra, no to świetnie. To teraz ten najprostszy graf mam pokolorowany i muszę krok po kroku się cofać. Tak? Czyli dodawać po kolei, w kolejności no, odwrotnej niż je usuwałem, te wierzchołki stopnia 5, które usuwałem. Tak? Czyli teraz mam te wierzchołki już pokolorowane, tak? I muszę dodać ten wierzchołek środkowy. No ale zauważcie, że no jak dodaję ten środkowy wierzchołek, to on był stopnia 5. Tak? Czyli on sąsiadował z co najwyżej 5 wierzchołkami. A ja mam do dyspozycji 6 kolorów. No to co? No to dodając go, po prostu koloruję go na kolor, na który mogę go pokolorować. Na pewno taki kolor jest, bo co najwyżej te wierzchołki, które z nim sąsiadują, no to są pokolorowane na co najwyżej w sumie 5 kolorów. Tak? Więc zawsze jest jakiś kolor, na który mogę pokolorować ten wierzchołek, który przywracam, tak, do mojego grafu. No i tak po kolei przywracam te wierzchołki, które usuwałem. Za każdym razem ten przywracany wierzchołek mogę bezpiecznie na jakiś kolor pokolorować. Tak? Bo za każdym razem ten przywracany wierzchołek jest połączony z co najwyżej 5 innymi. Okay? Dobra, to pytanie czy ten, czy ten algorytm, czy ten dowód, ta metoda kolorowania takiego grafu na 6 kolorów jest dla was zrozumiała. I czy ktoś chciałby, żebym coś z tego powtórzył? Jeżeli tak, to dawajcie znać na czacie. Ja się z chęcią w razie czego cofnę. Ok? No dobra. No to 3 się nie da, 6 się da. No to pytanie, co w kwestii 4 kolorów i być może co w kwestii 5 kolorów. Tak? No dobra, no to okazuje się, że udowodniono twierdzenie, że się da 4 kolorami. Okay. To twierdzenie, te krawędzie, które wychodzą z tego usuwanego wierzchołka, też znikają. Usuwam, tak jak na obrazku, usuwam ten wierzchołek, odpowiadając na pytanie na czacie. Tak, usuwam ten wierzchołek razem z tymi 5 krawędziami, które z niego wychodzą. Ok? No dobra. No to udowodniono twierdzenie o tym, że da się graf pokolorować 4 kolorami. Ok. Autorem tego... Dobra, jest jeszcze jedna prośba o powtórzenie tej rekurencyjnej metody. To ja tam się cofnę i spokojnie powtórzę. Myślę, że warto, żeby wszyscy zrozumieli. Więc metoda jest taka. Mam graf, który chcę pokolorować. Okay? Wiem z tego lematu, że w tym grafie jest jakiś wierzchołek stopnia co najwyżej 5. Znajduję ten wierzchołek. Tak? Czyli pierwszym krokiem jest znalezienie tego wierzchołka. Okay? I usuwam go z tego grafu, zapamiętując, jaki wierzchołek ja usunąłem, tak? Pamiętam o tym, zapisuję go sobie na liście, tak? Wierzchołków, które usunąłem, razem z krawędziami, które z niego wychodzą, tak? I zabieram się za kolorowanie tego uproszczonego w ten sposób grafu. Tak? I robię to rekurencyjnie, co to znaczy? To znaczy, że znowu znajduję wierzchołek,
który jest stopnia co najwyżej 5. Wiem z lematu, że taki wierzchołek w tym grafie jest. Zapisuję go na liście, żeby o nim pamiętać, tak? I go usuwam. Okay? I tak sobie usuwam te wierzchołki, aż na przykład dojdę do wierzchołków, które nie są połączone w żaden sposób, tak? Które są stopnia zerowego. No to wtedy wszystkie te wierzchołki mogę pokolorować dowolnie, nawet wszystkie na jeden kolor mogę pokolorować, bo one nie są połączone. I teraz zaczynam po kolei, w kolejności, że tak powiem, odwrotnej do tej usuwania, tak? Czyli ten wierzchołek, który usunąłem najświeżej, tak? W ostatnim kroku, teraz dodaję. Tak? Potem będę dodawać ten poprzedni, potem i tak dalej, na końcu dodam ten, którego usunąłem jako pierwszy. Więc jak ja dodaję te wierzchołki? No za każdym razem, jak taki wierzchołek dodaję, to przecież jak ja go usuwałem, to on był stopnia co najwyżej 5. Tak? Czyli dodając go, widzę, że on jest połączony z co najwyżej 5 innymi wierzchołkami. Więc za każdym razem taki wierzchołek dodając, ja go zawsze mogę pokolorować na jakiś kolor, ponieważ kolorów mam 6, a on jest połączony z co najwyżej 5 innymi wierzchołkami. Więc zawsze jest jakiś kolor, na który mogę ten wierzchołek pokolorować, na taki kolor jego koloruję. Tak? I dodaję ten wierzchołek, który usunąłem przed nim. Następnie. I kolejny, aż dodam z powrotem wszystkie wierzchołki, które po kolei usuwałem. Okay. No dobra. To wracamy do twierdzenia o czterech barwach. Autorem dowodu tego twierdzenia jest pan Alfred Kempe, który to matematyk, żył na przełomie XIX i XX wieku. Kilka rzeczy w matematyce nosi jego nazwisko. Nie jest bardzo słynnym matematykiem, ale nie jest tak, że też nikt o nim nie słyszał. Trochę rzeczy w matematyce zrobił. No i jego dowód ma następującą strukturę. On dowodzi, że pewne zbiory, tak naprawdę dowodzi to, czego myśmy już udowodnili, tylko trochę sformułujmy ten jego dowód w innym języku. On dowodzi, że pewne zbiory w grafie są nieuniknione. To znaczy, że muszą wystąpić. Tak? Pewne zbiory w grafie muszą wystąpić. Mianowicie, no, my wiemy, że w każdym grafie planarnym musi być wierzchołek stopnia co najwyżej 5. Tak? No więc w takim razie, w skrócie rzecz biorąc, któryś z takich wierzchołków musi być. Okay? Któryś z tych wierzchołków musi wystąpić. No... Może jeszcze powinienem narysować taką sytuację, w której mam tylko jeden wierzchołek. No ale któryś z tych wierzchołków albo dwa. Tak? No ale powiedzmy, nie zajmując się skrajnymi przypadkami, któraś z tych sytuacji musi wystąpić gdzieś tam w grafie. No i teraz pan Kempe doszedł do wniosku, że on po prostu musi pokazać, że każdy z tych zbiorów nieuniknionych jest redukowalny. Co to znaczy? To znaczy, że jakbym usunął ten wierzchołek z mojego grafu i pokolorował całą resztę wierzchołków, to ja będę w stanie dodać ten wierzchołek z powrotem i go pokolorować. Okay? No dobra, no więc, czyli, że te zbiory nieuniknione są, taka nazwa zaczęła funkcjonować, konfiguracjami redukowalnymi. Tak? Konfiguracja redukowalna to znaczy, że jak usunę ten wierzchołek, pokoloruję całą resztę, to będę w stanie go dodać i też pokolorować. Okay? No dobra, to przyjrzyjmy się, dlaczego na przykład to jest konfiguracja redukowalna. Tak? Czyli w skrócie rzecz biorąc, załóżmy, że pokolorowaliśmy wszystkie inne wierzchołki, tak? I chcemy dokolorować jeszcze ten wierzchołek. Zauważcie, że ja nie narysowałem prawdopodobnie zupełnie wszystkich wierzchołków. Tylko to, co ja zrobiłem, tak? To zrobiłem tak, że no, załóżmy, że te kolory, które mamy do dyspozycji, jest ich 4, tak? To jest żółty, niebieski, czerwony i zielony, tak? No i teraz ja biorę te kolory, które są naprzeciwko siebie, w moim wypadku żółty, niebieski, i zielony i czerwony, tak? No, jeżeli któryś z tych kolorów nie występuje wśród tych 4 wierzchołków, no to w ogóle koniec sprawy, tak? To ja mogę ten środkowy wierzchołek pokolorować na ten kolor, który nie występuje. No ale tak jak jest teraz na rysunku, no to wydaje się, że nie da się tego środkowego wierzchołka pokolorować, no bo na którykolwiek z tych 4 kolorów bym go nie pokolorował, będzie źle. Tak? No ale nie jest aż tak źle, jakby się wydawało. Ponieważ jak teraz wezmę sobie te pary kolorów,
które występują naprzeciwko siebie, czyli żółty i niebieski, i zielony i czerwony. I to, co ja zrobię, to narysuję takie wszystkie wierzchołki, które są połączone z tym i są żółte albo niebieskie. Wszystkie wierzchołki, które są połączone z tym, są żółte albo niebieskie. Wszystkie wierzchołki, które są połączone z tym i są albo czerwone, albo zielone. Tak? To może się zdarzyć, że takie dwie gałęzie mi się w końcu zleją. Tak? Te zielone i czerwone z tym, i z tym czerwonym. Tak? Może się tak zdarzyć, że stąd, z tego wierzchołka, da się dojść do tego wierzchołka, idąc tylko po zielonych i czerwonych. Prawda? Ale ponieważ ten graf jest planarny, to nie może się zdarzyć, że stąd jestem w stanie dojść tutaj, idąc po zielonych i czerwonych, i jednocześnie stąd jestem w stanie dojść tutaj, idąc po żółtych i niebieskich. Prawda? Jeżeli te dwie gałęzie się złączyły, to te dwie gałęzie nie mogą, no bo musiałyby się przeciąć. A przeciąć się nie mogą, bo to jest graf planarny. Okay? Więc pan Kempe zauważa, i słusznie, i to bardzo ładne spostrzeżenie jest, że jedna para leżących tych naprzeciwko wierzchołków, żółte, niebieskie albo zielone i czerwone, u mnie właśnie to żółte, niebieskie, te gałęzie się nie zlewają ze sobą. Tak? Inaczej mówiąc, idąc z tego wierzchołka tylko po wierzchołkach żółtych i niebieskich, nie mogę dojść do tego wierzchołka. Być może jest to prawda na temat zielonych i czerwonych, ale na pewno któraś gałąź, któraś ta para naprzeciwko ma to do siebie. Tak? Jedna z nich, co najmniej. No dobra, no to teraz pan Kempe mówi, że ja mogę zupełnie bezpiecznie w jednej z tych gałęzi zamienić wszystkie żółte na niebieskie, a wszystkie niebieskie na żółte. Tak? No zauważcie, że dzięki temu, że te dwie gałęzie się ze sobą nie stykają, to ja zamieniłem tylko te ze sobą, a tych nie muszę zamienić ze sobą. Tak? Te się nie zamieni. Okay? Te się nie zamieni. No więc w takim razie, jak to zrobię, no to popatrzcie, że ten środkowy wierzchołek mogę pokolorować na niebiesko. Okay? Tak wygląda redukcja tej właśnie konfiguracji. No dobra. Okej. Okay. No i pan Kempe stwierdził, że udowodnił, że te wszystkie zbiory nieuniknione właśnie mają tą cechę, że da się je zredukować w podobny sposób. No i wydawało się, że twierdzenie o czterech barwach jest już na dobre udowodnione. Ale Percy Heawood niedługo potem znalazł lukę w dowodzie pana Kempego. Mianowicie okazało się, że pan Kempe pomylił się w rozpatrywaniu przypadków w tym ostatnim zbiorze nieuniknionym. Że on wcale nie jest, przynajmniej nie wynika to w żaden sposób z dowodu pana Kempego, że ten zbiór jest rzeczywiście redukowalny. Okay? Przy czterech kolorach. No bo, jeszcze przedstawiam pana Percy'ego Heawooda, też żył na przełomie XIX i XX wieku, oczywiście. No, to nie jest konfiguracja redukowalna dla czterech kolorów, tak? Ale oczywiście, czyli twierdzenie o czterech barwach przestało być twierdzeniem nagle niespodziewanie. Stało się być hipotezą o czterech barwach, bo też nikt nie znalazł przykładu takiej mapy czy takiego grafu, którego by się nie dało czterema kolorami pokolorować. Okay. Natomiast oczywiście dowód pana Kempego nie jest na nic, tak? Nie jest na nic, no bo jest zupełnie dobrym dowodem twierdzenia o pięciu barwach. Tak? No, w zupełnie analogiczny sposób, jak zrobiliśmy ten wierzchołek stopnia 4 dla 4 kolorów, można zrobić wierzchołek stopnia 5 dla 5 kolorów. Trzeba tylko trochę więcej przypadków rozważyć. Ale to się zupełnie spokojnie daje zrobić. Tak? Więc dowód Kempego przestał być dowodem twierdzenia o 4 barwach, zaczął być dowodem twierdzenia o 5 barwach. Okay? Dodając piąty kolor, można załatać lukę
w dowodzie pana Kempego. No ale niezbędny jest ten piąty kolor do załatania tej luki. No i hipoteza o czterech barwach na długie lata zagościła matematycy jako hipoteza. Tak? Właściwie praktycznie na cały wiek. Więc być może zastanawiacie się, co się z nią stało. No, w 1976 roku, no więc jak widzicie, 97 lat po oryginalnym dowodzie, tak, który został obalony, panowie Kenneth Appel i Wolfgang Hacken przedstawili dowód tego twierdzenia. Dowód twierdzenia o czterech barwach. Znaleźli się zbiór nieunikniony, złożony z 1936 konfiguracji redukowalnych. Tak? Czyli udowodnili, że w każdym grafie planarnym co najmniej jedna, tak, z tych 1936 konfiguracji musi wystąpić i że każdą z nich da się zredukować. Okay? Czyli nie cztery konfiguracje redukowalne, tylko 1936. Tak. Jak to zrobili? Ano mieli do dyspozycji swojego kolegę. Tak? Mianowicie zrobili to na komputerze. To był pierwszy poważny dowód ważnej, znanej hipotezy matematycznej, która została udowodniona przy pomocy komputera. Ludzie się, oczywiście, bo ręczny dowód, tak, i ręczne sprawdzenie, że każda z tych 1936 konfiguracji jest rzeczywiście redukowalna, tak, no, zajęłoby im no, dużo więcej niż życie. Tak. Oczywiście zrobili to na komputerze. Nikt nie jest w stanie tego ręcznie sprawdzić. Można to sprawdzić przy pomocy komputera. Można tego sprawdzić ręcznie. Tak. Więc to się spotkało z pewnym sceptycyzmem nawet czasem, w ówczesnych czasach. Czy taki dowód przeprowadzony na komputerze rzeczywiście jest dowodem, rzeczywiście można uznać za matematyczny dowód twierdzenia. No ale chyba jednak od tego czasu konsensus jest taki, że rzeczywiście twierdzenie o czterech barwach rzeczywiście jest twierdzenie o czterech barwach. Tak? Tego dowodu znacznie nie poprawiono. Trochę zmniejszono liczbę tych konfiguracji, ale niewiele. Nadal nie da się tego, że tak powiemy, ręcznie udowodnić. Tak? Nadal do sprawdzenia dowodu niezbędny jest komputer. No dobra, więc hipoteza jest z powrotem twierdzeniem. Relatywnie świeżym, tak? Relatywnie świeżym już można by powiedzieć, oczywiście to się stało jeszcze przed, nie za mojego życia nawet, nie mówiąc już o waszym, ale no, to jest zdecydowanie matematyka współczesna. Można to tak nazwać. To jest przykład pokolorowania mapy Europy czterema kolorami. Tak, widać, że czwarty kolor jest niezbędny, ale no, nie trzeba go użyć często. Ale no, nie da się pokolorować mapy Europy trzema kolorami. Czwarty jest niezbędny. No? Spróbuję to. Może zobaczyć. No dobra. To jeszcze jedna, zostało mi około 10 minut, więc mam jeszcze dla was jedną ciekawostkę. Mianowicie można by się było zastanawiać, co się stanie, jeżeli tą mapę nie narysuję na płaszczyźnie, tak, tak jak są rysowane mapy, tylko na innej powierzchni. Tak. No, na myśl rzuca się od razu sfera, ale sfera okazuje się być bardzo podobna do płaszczyzny z wielu powodów. Tak? Więc sferę zostawmy na boku. Możecie pomyśleć, dlaczego sfera jest podobna do płaszczyzny. Z grubsza rzecz biorąc, wzór Eulera na sferze jest bardzo podobny do tego wzoru Eulera na płaszczyźnie. Ale dużo bardziej interesującą powierzchnią w pewnym sensie jest torus. Torus to jest taka dętka. Tak? Co to jest torus? Albo jak powstaje torus? No torus można sobie wyobrazić tak, że jak wezmę taką rozciągliwą, znaczy taką prostokąt takiej rozciągliwej substancji, tak? I skleję na przeciwległe boki ze sobą. To jak skleję ten górny i dolny, to będę miał taki walec. Tak? Jak skleję prawy i lewy, to będę miał taką dętkę. Tak? Więc tak to można sobie wyobrazić. To jest wyjątkowo dobre wyobrażenie z tego powodu, że mogę sobie wyobrazić potem, co się stanie, jak to rozkleję. Tak? Jak to rozkleję i na przykład mam tutaj jakieś takie żyjątko, no to jest jasne, że jakby jak coś wyjdzie mi z prawej strony, to wróci z lewej strony, jak coś wyjdzie mi z górnej strony tego prostokąta, to wyjdzie mi z dolnej strony tego prostokąta. Tak? Czy nie wiem, czasem niektóre gry tak mają, nie wiem,
jakiś snake albo coś takiego, tak? Że jak się wyjdzie z góry, to się wraca od dołu, a jak się wyjdzie z prawej, to się wraca od lewej. No więc jak tak, jak gracie w coś i ma taką cechę, no to właśnie okazuje się, że gracie w to coś na torusie. No dobra, no więc pytanie jest takie, ile kolorów potrzeba, żeby pokolorować mapę na torusie? No więc można udowodnić odpowiednik wzoru Eulera. Tak? I z tego odpowiednika wzoru Eulera, odpowiednikiem twierdzenia o 6 barwach, jest twierdzenie o 7 barwach. Tak? Jak się tam po prostu we wzorze Eulera, no trochę te stałe się różnią. Tak? To co wiecie. Ja nie będę się wdawał w nadmierne szczegóły. Jeżeli ktoś ma ochotę pomyśleć, to zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe. Tak? Więc podobnie jak to twierdzenie o 6 barwach, na płaszczyźnie, na torusie można udowodnić w 7 barwach, mianowicie 7 barw zawsze wystarczy. I to może nie jest jakieś bardzo zaskakujące, natomiast zaskakujące jest to, że to 7 barw jest niezbędne. Tak? To znaczy można namalować mapę na torusie taką, że potrzeba 7 kolorów, żeby ją pokolorować. Nie da się w mniej. Tak? Oto i ta mapa. Tak? Ta mapa to jest mapa złożona z 7 państw. Tak? To jest tylko 7 państw. Każde musi być pokolorowane na inny kolor. Z tego powodu, że każde sąsiaduje z każdym innym. Tak? No, to jest oczywiście ten torus rozłożony z tej dętki na prostokąt. Tak? Czyli widać, że to zielone państwo no to ciągnie się tutaj. Tak? Potem jest po drugiej stronie dętki i idzie tak. Okay? To jest jeden spójny obszar. On wygląda jak 2 obszary, ale tak naprawdę jest jednym spójnym obszarem. I to błękitne, no to idzie sobie tak, tak? Granatowe, idzie sobie tak i tak dalej. No i jak to przeanalizujecie, to zobaczycie, że każde państwo graniczy z każdym innym. Tak? Jak wezmę to zielone, to widzę, że zielone graniczy z czerwonym, z pomarańczowym, z żółtym, z błękitnym, z granatowym i z fioletowym. Z każdym państwem to zielone państwo graniczy. Okay? Więc w takim razie, skoro tych państw jest 7 i każde graniczy z każdym, no to niezbędne jest 7 kolorów, żeby każde takie państwo, żeby taką mapę pokolorować. No dobra. Więc pytanie w takim razie, czy ktoś ma jakieś pytania, bo to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj, zostało mi jeszcze jakieś około 5 minut, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie lub chciałby, żebym coś jeszcze raz powtórzył, to mogę chwilę na takie pytania poczekać. A jeśli takie pytanie się nie znajdzie, no to tym z was, którzy mieli już przerwę ciastkową, ćwiczenie przerwę ciastkową, życzę miłego wieczoru. A tych z was, którzy nie mieli jeszcze przerwy ciastkowej ćwiczeń, no to zapraszam na przerwę ciastkową. Ja dzisiaj ją będę świętować kakałem. I do zobaczenia na ćwiczeniach. I dziękuję bardzo, a na wykładzie do zobaczenia za 2 tygodnie, więc również z tymi z was, którymi nie spotkam się na ćwiczeniach, no to udanej przerwy świątecznej życzę. I dziękuję bardzo.